Jejku, nic nie robię, tylko chodzę i ten towar układam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. A i proszę Państwa, nadal działam, nie? A to już jest kolejny dzień w realu. O ty synu, ale jestem cierpliwy. Różne ustawienia, różne podejścia, różne kombinacje i takie tam. Muszę jeszcze zerknąć, czego tu brakuje, bo... Dobra, tego tuńczyka by wypadało jakoś tu ogarnąć. Cholera, wyrzuciłem kartony i... chciałem posprzątać, a tu się jeszcze okazało, że... są inne rzeczy, które trzeba jeszcze pozamawiać. Chyba tego mydła nie ma i nie ma tego. Dobra, co tam jeszcze? Że ten sugar... Ten niby mus... To nie trzeba, to trzeba kurczaki raz, a dobra, na razie raz wezmę, bo nie pamiętam ile tam wchodziło, frytki na pewno, pizzy nie trzeba i ziemniaki tak. Chyba regały muszę dokupić, no. O, ten jak się zwalił. Regały muszę dokupić, tylko gdzie je stawiać? Dobra, kurczaki, kurczaki to, a nie, to są ziemniaki, przepraszam. Można by, nie wiem... Pokombinujemy z tymi dodatkowymi regałami. Już się pogubiłem w tym układaniu tak, że znowu jest bajzel. Teraz to tak sobie pomyślałem, bo tam ktoś napisał, że żeby serię robić, dopóki nie będzie hipermarketu. No. I tak sobie pomyślałem, że no najlepiej, bo wtedy to byśmy ogarnęli temat w taki sposób, że żebyśmy, słuchajcie, nie wiem, no wypadałoby jeden regał na jeden towar, no. Oj Boże. Dobra, tutaj te Cheerioski niby. Dokładam. A jak na razie to miejsca brakuje. Dobrze, zostawię jeszcze te kartony na razie. Tutaj układam sobie tak towar, tak jak... tak trochę spapugowałem, nie? Po was. No i dobrze, i tutaj mamy dwie półki, to weźmy to może w ten sposób. To jest drogie, więc... to jest drogie, ale jednocześnie schodzi. Więc tak to wygląda. Mydełko. Jeszcze muszę, kurczę, miejsce na strajtaśmę zrobić. Aj, ja biedny. A, ta kawa tu. Ajajaj. Gdzie to dać? Te oliwę stąd trzeba sprzątnąć. Aha, tu jest mydełko, to się nawet dobrze składa. To tutaj będzie jeszcze. Dobra, wszystko wykorzystałem, okej. Dobra, jest i on. Super toilet, tylko no tak. Jest i on, tylko nie ma gdzie go dać. A tu jeszcze, o Jezu, jeszcze słodyczki. Mozzarella. Wypadałoby. Tutaj. Aha, jeszcze wodę tam widzę, że... Dobrze, mozzarelki jest o karton za mało. To teraz tak. Woda. Tutaj widzę kolka, soki. No nic, słodyczki jeszcze zamówmy. Wodę można. Ale lodówki to muszą zejść, słuchajcie, w takiej postaci, w jakiej są obecnie. Co ja tam jeszcze mówiłem? A, jeszcze to mleko. Ja cię kręcę. Nie, no nie ma szans. Przy takim ustawieniu i takich regałach. Nie, no nie ma szans. Dwa koła mam na tym. Na koncie. Dobrze. Na razie... Nie no, kuźwa, muszę iść jeszcze raz, no. Woda, dobra. Jajca są. To mleko tutaj jest. A, mozzarella jeszcze jedna. Gdzie ta mozzarella jest? O. A nie zamówiłem jej? Nie. Dobra, to jeszcze jedna mozzarella. Teraz tak, ciasteczka. Weźmy po jednym opakowaniu ze wszystkiego, tak? Tego nie trzeba.
To tak. Weźmy po jednym opakowaniu ze wszystkiego, tak żeby było. I to są te ala torciki. O, dobra. Tak to zrobimy. No dzisiaj to już otworzymy, słuchajcie. Ciuciereczki. Dobrze. To są takie oto ciasteczka. To tutaj je dam. Spróbuję, no nie wiem, spróbuję to jakoś zmieścić. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mozzarella to do lodówki. Aha, ten tuńczyk tu nie wlezie. Tutaj tuńczyk nie wlezie, ale może wlezie do tego? Też nie? A toś mnie teraz synu zdziwił. No nic, dobrze, to trudno. Co to tam jeszcze? Takie ciasteczka. To tutaj damy. Okej. Okay. Pokombinował, narobił burdelu i się cieszy. Zadowolony z życia, Paweł Lusek. No nic, tymczasowo rozkładam tutaj. Znowu będzie przemeblowanie. Nie, bo to tak nie może być. Tutaj damy wodę. No nic. Reszta niech sobie sama poschodzi, bo tutaj oliwa jest. Aha, jeszcze olej muszę gdzieś. Nie ma oleju? No nie ma. To wiecie co, tutaj go dam. Przecież musi zejść. No, trochę tutaj nie pasuje akurat, bo to wiadomo, olej koło oliwy powinien stać i te sprawy. Natomiast znowu się pomieszało wszystko i takie chocki klocki. Dobra. Nieważne. To stąd zabierzmy te srajtaśmy, to pamiętajmy, że ją mamy. Żeby nie było. Oliwa to tam też zapasik będzie. No przynajmniej zapasik mamy, nie? To jest pusty karton, to do wyciepania. I tam coś jeszcze. Co to jest? A, ziemnioki! Uziwa. Znowu z tymi ziemniokami. Na te ziemnioki to też powinien być cały regał, powiem wam szczerze. Żeby nie trzeba było co chwilę dokładać. Dobra, pierdziele to, otwieramy. Czego nie ma, tego nie ma. Trudno się mówi, żyje się dalej. Natomiast takie jest teraz to ułożenie. Tu kurczaczki, tutaj fryteczki, pizza. Niech to wszystko w cholerę poschodzi. Miód koło srajtaśmy. No niesamowite, słuchajcie. No dobrze. A, jest, dobra, jest pierwszy klient, bo już chciałem powiedzieć, że nikt nie przychodzi, ale jest pierwszy klient. To elegancko. Dobra, niech oni sobie tutaj działają. Natomiast tak sobie myślę, czy my w tym czasie moglibyśmy... A, rachunki zobaczymy, bo przecież... A, rachunki są... No tak, bo to jest ten sam dzień tutaj roboczy, nie? Data u mnie to się zmieniła, ale w sklepie to jest ten sam. Dobra, licencje, jakie tutaj są? Tu od 25 dopiero będzie. No, to zobaczcie, jaki jest skok, nie? Jaka jest przerwa między 16 poziomem a 25. Później dwie licencje na 30 i potem dopiero na 42. No ale też jakie ceny. Natomiast, żeby dorosnąć, rozrosnąć, to 2600 potrzebuję, a potem 4400. Ja cię kręcę. Jak ja mam to kurde uzbierać?
Dobra, tutaj trzech klientów, tutaj jedna klientka. No właśnie, troszeczkę za bardzo, to też było powiedziane, troszeczkę za bardzo nie myślą ci ludzie. Te NPC, nie? Te asety. Że czasami jedna kasa stoi pusta, a do drugiej jest taka kolejka, że... Sugar powdered? Co? A to nie jest ten? Czy tam było za drogo, bo nie doczytałem. Dobra, szampuny schodzą. Zarabiać na towar trzeba. O, wyszły wszystkie kurczaki. Dobrze, kawusi to mamy trzy rzędy jak na razie. Herbatki dwa. Can't find chicken. Aha, no bo żeście wykupili gamonie. Czy my mamy jakiegoś kurczaka? Chyba nie. Zobaczmy, jak tam ziemnioki. A właśnie, opakowanie wyszło. O, ten tu całe mleko. No to na mleko to też by się przydało, słuchajcie. Uno momento. Tasraj taśma. O, tasraj taśma tu mi wejdzie. To dobrze, to ja ten karton odłożę tutaj, w tę przerwę. O. Powinienem tutaj trzymać te kurczaki. Ojejku, jakiś katarek mnie dopadł. Dobra, mamy 2400. Jest godzina 15, nie? Po 15. Jeżeli bym rozbudował sklep w tej chwili, znaczy jak tylko 2600 wskoczy, nie? Ciekawe, o której wskoczy. Ktoś tam z Państwa napisał, że im więcej jest towaru, tym trudniej zarobić, nie? I to ja też to widzę. Ja też to widzę, że jak tam mieliśmy tego towaru mniej, to jakoś tak łatwiej było. No ale nie poddajemy się. No i widzicie, zamiast ta panna blondynka przejść do tego gościa, to nie, ona będzie stała jak taka tyczka. No dobrze, mamy 2600, słuchajcie. Rozrośnijmy się. Oczywiście rachunki nam podskoczą, ale już trudno. I gdzie to? Ach, tam. O, to na lodówki by mogło być miejsce. Nie, no to nawet... Nawet spoko. No to na razie tutaj w ten sposób. Albo inaczej, albo na chemię. O, to też nie jest głupi pomysł. Na chemię. Tylko wtedy gdzie dać lodówki? I kuźwa, znowu muszę to przerabiać. Ja... A tak się postarałem, żeby było ładnie. Zapalmy światło. Nie wiem, czy... Mogą mi skakać tutaj ludziki? O, ale nie skaczą. No tak, ale ja zlikwidowałem część spotlightu, bo to powodowało tutaj problem. $205, okej. To ktoś torbę przełożył przez regał. O matko. No i bez sensu zupełnie to tutaj wygląda. Ale słuchajcie, ustawienie kas nie jest złe. Muszę przyznać, że nie jest złe to ustawienie kas. Pani tutaj z dużym dekoltem, zapraszam tutaj do kasy, do kolegi, bo kolega wolny jest. O, pan Mudzin. Panie Mudzin, no... Oni ślepi są. Albo może jest tak, słuchajcie, że w momencie wejścia do sklepu oni już mają wybraną konkretną kasę, do której pójdą. Może to tak działa, cholera wie. Jest godzina 20. $463. Nie, tak to też nie może być, proszę Państwa, z tym ustawieniem, ze względu na fakt, że ja nie widzę, co się dzieje tam na regałach, nie? I ciężko jest zareagować. Tutaj ten management... No jednak... No nie wiem... O, to staniało! Było 6 tysięcy, teraz jest za 1000. Magazyn. Co to się wydarzyło? To będzie coming soon. Tu 4400.
Nie wiem, nie chcę brać pożyczki, słuchajcie, bo to topi nas i to ostro. 5 koła, tak to byśmy musieli oddać 8125. I dziennie $325. Dziennie, nie? No dobrze. Papier toaletowy wyszedł, ale to w porządku, w porządku. Nic się nie dzieje złego. Szuka, aha, ten cukier siusiu, kurczę, wyszedł. Mąki są. Dobra, przynajmniej teraz wiadomo co gdzie, jeżeli chodzi o mąki. Ciekawy jestem, ilu klientów przyszło. Ale naprawdę strasznie drogie są te licencje i te jakby rozbudowy. Przeokropnie. Zaraz podsumujemy sobie dzień, będziemy wiedzieli, słuchajcie, ilu było klientów, bo to mnie ciekawi. Już nawet nie obrót, bo obrót obrotem, my i tak żeśmy wydali pieniądze na tę rozbudowę sklepu. Natomiast ile klientów było? Chyba już nikt nie wejdzie. 43. No, obrót mały, 1786, a wiemy, że potrafimy ponad 2 koła. No dobra. Trzeba by te lodówki przestawić. Trzeba byłoby posprawdzać ceny również. I teraz to można zrobić, załóżmy, gdzieś jakoś tak. To też na razie oczywiście. Tu wszystko jest na razie. Albo może, ale to regały bym musiał kupić. No w porządku. Weźmy może tak, 2 regały. Wiem, że mi się to nie opłaca, bo tam tego dolarka za te dostawę płacę, ale to już trudno. Wyciepmy lodówki tutaj na razie i regały. Zobaczmy, czy mnie się tutaj... Powinny mi się 2 zmieścić obok siebie, jeżeli to... No, może być różnie. Zaraz będziemy patrzeć. Chyba się nie zmieści jednak. No nie, kurczę, miało być tak pięknie. Wyszło jak zawsze. Ale jeżeli zrobię to, może... w ten sposób... No to ten tutaj... Aha, ten by wszedł w taki sposób, tak? Trochę szkoda miejsca. Szkoda miejsca. To inaczej. To zróbmy to. Tak. Tego dajmy tu. No pomalutku. Dobrze. To w takim razie tu... Czekajcie. Tu lodówki by można było wcisnąć w ten kąt. Zobaczymy, czy jak spotlighty umieszczę, to nie będzie problemu. Nie, to nie ta lodówka. Ta. Ja tu mam tu po kolei, nie? Chociaż, dobra, można inaczej zrobić. To by stało tutaj. Ile tam mam na koncie? 663 dolce. Za wiele to ja za to nie kupię. Dobra, to byśmy dali w takim razie może tak. O. I teraz sraj taśma. Podstawa życia. Wy się śmiejecie, ale rzeczywiście, no. Bez sraj taśmy to ciężko. Dobra, i tutaj już sraj taśmy nie ma. Trudno się mówi. Niech on sobie tu stoi. Co tutaj jest? Co to? Aha, to jest pusty, dobra. To jest pusty karton. On do czegoś tam miał służyć. W porządku. I teraz przydałby mi się jakiś karton. Co ja tutaj mam? Cholera, cukier był. No to widzicie. Nie mam niczego z chemii? Kurde felek. Dobra.
no się człowiek zaczyna gubić. Niedobrze. Dobra, to w takim razie. Zobaczmy. Chemia. To zobaczmy tak. Wybielacz. Raz, dwa. Na razie. Tego cleanera raz zamówimy. Te tabletki raz, bo to drogie. Mydełko, szampon i jeszcze straj taśma. To straj taśmy trochę więcej. O, i. Dobra, i na razie tyle. Jeszcze muszę na rachunki mieć. Dobra, papieru dołożymy tu. I będziemy trzymali w odwodzie resztę, tam zapasik, nie? Żeby dokładać. To niech on sobie tutaj stoi. A powiedzcie mi taką rzecz, tak z ciekawości, słuchajcie. Jak wy w swoich rozgrywkach orientujecie się już w takim tym kuźwa burdelu, że tak powiem? I że się nie mylicie? Bo ja to już się pomyliłem wiele razy tu. Tak, zróbmy. Teraz tak. Te tabletki na razie niech one sobie tu zostaną. Co tutaj jest? Pusty karton, dobra. To jest, o, siuwaksy. Siuwaksy dajmy może tutaj. Chociaż tutaj to wybielacz można było dać, ale dobra, już tam. Zdejmijmy stąd. O Jezu, jak mnie ten katar męczy. No, Boże kochany, no. Dobra. Co to tam jeszcze? Szampony. Aha, to nie do tego pudełka. Ale te tabletki można byłoby. I te tabletki... Dobra, niech sobie tu stoją. Na razie nie wyrzucam. Weźmy następne coś. Szampony. Szampony to, nie wiem, gdzieś tutaj dam. Bez sensu kompletnie, ale... Już będzie ciut lepiej, jeżeli chodzi o kwestie związane z ogarnięciem przynajmniej chemii. A dzięki temu uzyskaliśmy kolejne miejsce na rzeczy. Czego brakuje? A, wybielacz. Dobra, ten karton niech jeszcze zostanie na razie. Wybielacz. Nie, wybielacz tutaj nie. Tutaj. Dobra. To tutaj nie było wybielacza, nie. To mam jeszcze jeden. Jakby co. Okej. Okay. No jak wam się takie ułożenie podoba? Ale wiecie co, powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym wybielaczem, z tym siuwaksem, to gdzie on był? To on był chyba w tym kartonie. Ja bym go przestawił. Ja bym go przestawił, słuchajcie, tutaj obok w takim razie, bo chyba tam już nic z chemii nie dojdzie. Tak mi się wydaje, chociaż możemy się upewnić. Natomiast to miejsce bym wsadził straj taśmę tutaj. O, jeszcze. Tego kartonu jeszcze nie wyrzucam. Sprawdźmy tę chemię. Czyli tak, wybieracz mamy, ten psikacz mamy, tabletki do zmywarek mamy, mydełko tak, szampon. No dobra, to z chemii to wszystko. To papier toaletowy... się walają te pudełka. To papier toaletowy też wrzucimy. O. No dawaj no. Elegancko. Puste kartony tu piętrzą. No dobra. Znowu muszę pouzupełniać, no ale... no mówię, no pokombinował i się cieszy. Taki miglans, kurczę, ze mnie jest. No ale coś wyszło. Jeszcze tabletki tu dołożę do zmywarki. Gdzie one były? Gdzie one są? Tu są. Dobra. O, i tak będziemy tutaj działać. Elegancko. No dobrze, proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.